My God, it's full of stars. Można zjeść. Dobra, Gdamhot, my po ciebie lecimy. Co jest? Dobra, jak wejdziesz. Hej, jak otwieram ten panel, to on rzuca hot dogiem przed siebie. Ale mówię ci, masz. Wciśnij F4 i zobacz, czy masz hełm na głowie. Nie, nie, już mogę zjeść. Aha, zdjąłeś go. Aha, i teraz próbuję zjeść drugiego z ziemi. Tak. Może. Nie podnosi z ziemi. O, a, jest. Nie. Dobra. I 5 sekund leżę. Chcesz wylecieć? Pomik? O, jest i ten drugi. Ja koło tylko ten drugi leży na ziemi koło świetnika. To byś mi nauczył. Ja ci mogę mówić kontrolki. Ej, Tazde, pokręć wieżyczką, że tam jesteś, bo nie widzę, czy jesteś. No, siadaj tam. Jestem. Działać ta wieżyczka? Będę nosił w ręku. Dobra, ja ci napiszę to, kontrolę na czacie. Jak wciśniesz F, musisz sobie znaleźć on-off, bo widzę, że siedzisz i kręcisz głową. Nie, wieżyczka się obraca. Aha, tak? Dobra. Że ja tego nie widzę. Dobra, jakiś desync jest. Działa wam czat? Powinien działa. Kto jest liderem party? Ja. Sherman. Zaprosisz Kają? Mam wysłał ten zaproszenie do znajomych. Dobra, teraz tak, Glamhot, możesz znaleźć gdzieś tam, jest przystanek autobusowy, tam gdzie jesteś. Właśnie, ja staram się znaleźć cokolwiek, ale widzę same wózki z jedzeniem wszędzie. Ale to jest trudne tam, ale musisz znaleźć przystanek autobusowy. Dobra, my to będziemy u ciebie za parę minut. On jest na stacji, on jest na tej stacji orbitalnej. Aha, dobra. Tutaj Boże. Patrz się na znaki, powinieneś mieć wyżej znaki i masz normalnie, powinno cię do hangarów prowadzić. Właśnie jest napisane zonę 1, zonę 2 i takie to jest, na tej stacji jest bodajże jako, to jako security, nie jako hangar, tylko jako security bodajże. Czekaj, widzę Astro Armada, ale tam to jakiś statek tylko leżał, w sensie jakaś pokazówka. Okej, półtora minuty dam hot. Ark Corp Plaza. Tam jest jakiś Zone 3. Czekaj, ale tak. Czekaj, ty jesteś na Ark Corpie czy na stacji orbitalnej? Tak. Nie wiem. Ark Corp. Ale masz budynki, domki i tak nie masz tych, że masz gwiazdki i ten, tylko masz domki za oknem. Tak, nie? Tak. Jesteś na Ark Corpie, dobra. Jakieś Ardia Falls. Amunicja, kaskada, outlet, jakieś takie jak miasto po prostu. To jest takie miasteczko, nie? Tam samochody jeżdżą za ulicą, no. Dostałeś, Sherman, zaproszenie? Tak, już cię, strefa tak, 18, już cię zapraszam, co? Takie pytanko odnośnie gry, czy paliwo tu już odgrywa jakąś rolę, czy na razie tak, można tak, latać tak, bez tak. ograniczeń? Może ci się skończyć. Albo możesz nie dolecieć. W sensie raczej tak, nie wykona skoku, jak będzie brakował paliwa. Okej, dzięki. Więc najgorszy był problem, jak się nie dał tankować. To był. że stacja nie chciała ci, albo płaciłeś co gorsza, a ci nie tankowali. To było oszustwo. Znaczy, nadal jest naprawdę, ale. Siadaj. I ten. Tu już się masz. Znalazłem sposób na przejście tego. Jaki misji ratunkowej? Jaki sposób? Na pominięcie tego problemu z gender, znalezienie wyboru. Po prostu musicie. Okej, z Reddita właśnie wziąłem. Zadziałało mi za drugim razem. Musicie zamiast w ogóle robić ten universe, klikać, to musicie ze swojego friend listy wrzucić, dołączyć do party. I tak, no to tak. Ale potem kwipunek nie działa. Tak, to prawda. Tyle to wiemy. Tak. Okej, przepraszam. Nie, nie, los. Ale grunt, że dołączyłeś. Skakałeś po rozdzielczościach? Nie. Ja skakałem. To mi też nie pomogło. Rozdzielczość, bądź baw się cały czas ustawieniami graficznymi. Mi to pomogło. Mi ja słyszałem na Redditie, że jak zostawisz 10 minut i odejdziesz z komputera, później musisz coś zadziała, będziecie. Próbowałem, nie działa. Okej, Glamhot, uważaj. Ktoś instaluje system operacyjny, to zadziała. Ktoś troluje, tak samo jak ci powiedział, musisz pojechać na przykład, nie wiem, do Nowego Jorku i przyjechać z powrotem i zadziała. Ale wyłącz V-Sync i głos na 69%. Tak. Musisz się pomodlić wtedy, będzie działać. Trzeba dać na tacę i to zadziała. Dobra, teraz może kilka słów. Jesteśmy z Tazdy na tym zabudowanej planecie, jak ona się nazywała, Ark Corp. Jedyna uwaga, Tazdy, tak samo nie strzelaj tutaj. Ja jestem po środku. Spoko, mamy znacznik. Mamy znacznik, los. Czy
te dawanie na tace działa tylko na ten, na stabilność serwerów. Tak. Ja ogólnie będę leciał z Headstone'a gdzieś do was, więc jak ktoś jest tutaj z noobów na Headstone'ie, to mogę kogoś zabrać, jak ktoś dojdzie na lądowisko. Nie słyszę, nie słyszę. Tak. Czyli to stopę. Dobra, gdzie się spotykamy, jak złapiecie tego... Glamhota? Możemy wrócić do was, tam było spoko, jakieś Magdy, ja bym rozbił obis na Magdzie na przykład, wiem, że to głupio brzmi, ale... Ja mam hot doga, to może być piknik. Gdzie można samochodziki zabrać? O, Glamhot już miał hot dogi. Tak jest, nie. No dobra, Magda, okej. Okay. Tylko jeden mogę nosić, niestety. Może jest jakieś zamówienie na hot dogi, je weźmiemy i ukradniemy te hot dogi sobie. Znaczy, nie wiem, czy da się jedzenie składować w plecaczku? Da się, ale nie wszystkie. O. Potem jest ty, personal inventory pod F, jak przytrzymasz. F prawy i tam będziesz miał personal inventory i tam są tam. Tam się żarełko i wodę trzyma. Zaraz wylądujemy. Mam nadzieję, że to lotnisko. To co, nie ma Hristownie, żeby zabrać, mogę lecieć sam. Tak, leć sam. Ja tak. Szukam na Magdzie jakiegoś miejsca, gdzie można samochody zabrać. O. Dobra, homie, lecimy na Magdę. Na Magdę. Tak, gdzie to? To jest księżyc, jakby co. To jest też przy tym, przy Hurtstownie. A ktoś był na Expo? Standardowe statki? Ja byłem na Expo. I gdzie jest Expo? Tam ci prowadzi, jak masz drogę na ten, na port, to tam zaraz obok odbijasz w lewo. Dobra, Sherman jest na tym, na Magdzie. Tak, i tam masz Expo. Jaka planeta? To jest Hearthstone Magda. Na Arcorpie Area 18 i tam jest Expo na tym. A, o tym mówicie, dobra. Nie, bo ja jestem na Hearthstone, więc chyba się, wiesz, mówisz Spaceport, ale nie wiem, czy nawet gdzie. Czy na to wejść w ogóle, czy jeden? Czy na Arcorpie mogę nad miastem latać, czy mnie Wysoko musisz być. Nie wszędzie. Tak. Czyli na lotnisko tylko, dobra. Jeszcze dwa patche temu był taki bug, że można było ominąć ten... Tak, wyłączało się silnik i włączało silnik, to było dobre. Nie, inaczej tak? Można było to zrobić. Tak, tak, tak. Trzeba było, to były takie bramki jakby przy lądowisku, można było przelecieć pod nimi. I latałem sobie właśnie tak nisko. I fajnie, bo może totalnie można wylądować na tym placu, gdzie może, są sklepy i tak dalej, możesz go odebrać. No ja widziałem, jak ludzie tam lądowali na placu. Tak, widziałem, jak kradli te pociągi. To było, tak, można tak. Było podobać... Na pociągu można było wylądować. Tak. A później wyłączyli teraz już, więc teraz nie wiem, jak to zrobić. Dobra, Tazdę, Y. O, za pociągi. Wysiadamy. Za pociągi. Jak to dało wylecieć. Opoje. O, dobra, idziemy z Tazdę, misja ratunkowa. To jest misja ratunkowa, jakbyś przyjechał do Krakowa i też się zgubił. Ale... O, jest jakiś Area 18 Spaceport. No, jak to pojechać. I tam jest... Hej, pociągi, tu widzę jakieś tego. Jest stacja. Ta sprawdzaj, bo tu jest tak samo, są windy. Któraś działa, nie pamiętam, która to jest gwiazda do tego. Gdzieś jest przycisk. Czy ja muszę kupić jakiś bilet? Nie, luz, jeszcze nie. Tu masz bilet raz na życie kupiony. Masz kartę? Dobra, ładnie leci. Jak masz kartę obywatela, to jest wszystko okej. I to byłem trzymać cały czas, czy jak? Chyba nie. A nie, tylko przytrzymanie to spoto, jak się dopóki się nie odpali. Gdzie jest mój hot dog? O, dobra, lecimy. Tazdę, tu jest winda, sorry. On jest chyba nawet wstać z tego krzesła i... Wrzucił gdzieś tego hot doga. Chodź. Dobra. No, zbagowało. Pociąg. Zbiegni. Dobra, na lotnisko. To ty, Glamhot, jedziesz do nas? Znaczy tak, jakoś... Gdzieś jadę do tego spaceportu. Ty, no Glamhot przyjedzie do nas, spoko. Jedzie. NPC dobra, stoją. I do Shermana teraz leć. No, spróbuję. Dobra, jestem na Magdzie, jest dzień i mam chyba ten miejsce, gdzie są samochodziki. Chyba tutaj się to każdy wykona. Czy każdy ma samochodzik od Robertsa, tak? Na Expo trzeba sobie sklemować, ale ich trochę ma, tak, że mogę chyba wyjąć kilka. Czekaj, Glamhot, ty jedziesz czy ten? Tak. Jedź, ja dobra, widzę, okej, widzę, że ruszyłeś, w dobra. W waszym kierunku, no. Super. To tak, statek tylko czapnę tutaj. Za godzinę będziemy. Klasowy, już cię Kylo dodaje. Już poszło ten, poszedł inwent do party.
Dobra, Glamhot przyjeżdża. Czekaj, gdzie tu są przyjazdy? Jak to było? Tu jest gdzieś, tutaj chyba, ty powitamy go na tym, tak? Tu jest platforma powitanie przyjeżdżających. Tutaj się nie da się chomik tam jakoś skoczyć do niego? No nie 400, wiem, nie mam pojęcia. 400 kilometrów, chyba da się. To na luzie, podejście. Glamhot jest. Tymczasem. Dobra, ja wstaję od kompa i jak wrócę... Nie, Glamhot! Tak? Żyjesz? Wypadłem poza mapę. Ale to... Jak to się stało? Umarłem. Nie mam pojęcia. Czekaj. Położyłem się na ziemi, chciałem się wyczołgać. Nie, to nie rób tego. To jest BHP. Myślałem, że to jest... Jezu, dobra. Masz karę, Glamhot. 400 km mamy do siebie i... Na mnie normalnie dobra. Może... Wstałem. Czekaj, chodź, pojedziemy pod niego. Na jest normalnie ten chyba tak jak Klocuch mówił. Się skwantumować. Chyba... A nie, Jezu, gdzie jestem? Jezu, do chodź domu 12 km. Nie, no czekaj, Luz, to się szybko pokonuje te dystanse. Jedziemy pod siebie, i dobra? Gdzie na Magdzie? To jest, już ci mówię dokładnie, jak to się nazywa ten punkt na Magdzie. Momencik. Ja nie wiem, czy jestem w party, bo nie widzę waszych zagrożeń. O, jeszcze jest ImsDX z nami, super. To jest HDMS. Przeleciałem przez chwilkę. Oj. Dobra. Ja siądę spokojnie, bo boję się, co tu się może stać. Czekaj, jak dam, podjedziemy od ciebie, nie? To jedzie w kierunku strefy 18? Mam nadzieję, że tak. Tak, dobra, jedzie w drugą stronę, świetnie, dobra. To wyjdź z hotelu kulturalnie, możesz coś ten... Tak, i... tak, właśnie tutaj, o. Teraz zobaczyłem, to jest lewostronny ruch, kurde. Ale jak się w drugą stronę leci, to też się po tej stronie leci. No właśnie. O. Dobra, Glamhot, lecimy do ciebie. No ale tam z tego Arkorpu się wydostać za pierwszym razem, to naprawdę. Nie, no tak, tak. To samo było z Lorville, ile ja się męczyłem z tym. Sherman, możesz mnie jeszcze zaprosić do party, bo chyba dołączyłem, ale nie widzę znaczników, ani nie jestem... Kajo, tak? Tak. To się buguje nieraz. Tak. Wiem. Będziemy ci opowiadać najwyżej, kto jest kim. Już patrzę, czy jesteś w party. Dobra. O, crash. O Jezu, tak? O, crash. Glamhot, ty żyjesz? Tak. Szukam, gdzie się hot dogi kupuję. O, jest. No już tutaj ten autobus jest, przyjeżdża do przystanku. Powolutku, chomik. Wiem. Na ten, podwozie. O, widzę zaprzęgi wasze, super. Dzięki. Lądujesz, czy... Pozwolenie jeszcze, czekaj, czy to było. A, okay. A ja sobie też na Arkorpa do was przyleciałem. Okej. Okay. Masz jakiś duży statek? Bo nas będzie chyba z czterech, podlecimy jednym statkiem, mi się wydaje. No, freelancera, tak? Aha, dobra. Trzeba pozwolenie na tym, tym? Skąd masz freelancera? No gdzie? Nie, trzeba. O, no dobra, Glamhot. Chodź, Glamhot. No właśnie teraz Titana dostałem jako wiesz, nie tak powiem. A nie freelancera, obok Shermana tam. Dobra, mamy minutkę, żeby poczekać. Odwracać 3-8 tego freelancera. Dobra, więc tak, gdzie jest Glamhot? Ja też miałem do teraz. Glamhot, uważaj z tym, uważaj z czołganiem się, okej, zwłaszcza w takich niebezpiecznych miejscach. No właśnie. Dzwonić. 11 i dzwońcie na kontrolę lotu. Tak. Tutaj hot dog. Pierwsza pozycja. Hot dog możecie wziąć sobie. To jest balista. Wow, balista, wow. Odwróć statek przodem, dobra? Jak się zdejmuje hełm? No jest cała procedura. Wow. Dajesz F, potem prawy przycisk. Dobra. Ja się do was jestem. Akcję, item akcję i tam jest hełm. Dobra, uwaga, u nas przyjeżdża tymczasem ten. O, o dziwo odrodziłem się w pociągu. W pociągu? Po crashu, tak, po crashu, w pociągu. Tak, o. Jak go jeszcze odebrać, to ja mogę polecieć. No dobra, ale gdzie jest kontrola lotu? Nie, nie da się tak grać, jak się cały czas gra crash. Jak go jeszcze odebrać, masz to mówcie, to odbiorę. Jest. Chodź tutaj. Glamhot. Zjedz hot doga przy nas, to będzie ładne. Właśnie, chcę, tylko że teraz kursor jest jakiś inny i nie mam interakcji. O, to nie eksperymentuj. Sherman, daj pozwiedzać statek. Zrobię tak. Tylko nie odlatuj. No spoko. O, jest. Tak. O, tak, mogę jeść? Tak, dobra, mogę jeść teraz. O.
Uwaga. Ja już wam wyciągam resztę samochodu. Eat. To było dobre. Znaczy dobry był, tak? Tak. Dobry, dobry. Z serem. O. Warto było 50 euro za to dać. Spadamy, nie? Na razie, Sherman. Zaraz, gdzie my doleciliśmy w sumie? No ja cię znajdę, spokojnie. Fajny miałeś statek. Co, tutaj chyba nie wysiadamy. Nie wiem, czy to 100? Moment, no bo wysiądźmy, zobaczmy, bo nie jestem pewien, gdzie my doleciliśmy. To jest jakieś coś, to jest chyba te pokazy, tak? Tak na Expo chyba dojechaliście. Na Expo. Tak, ta ostatnia stacja to Expo jest. Aha. Coś ciekawego tutaj jest? Ja też sobie wezmę, kurczę, zaraz burrito tu chyba jest jakieś. Chciałem kawę, ale nie da się. Dobra, zanim oni dolecą, to ja też polecę na Expo. Zawsze stoją. Coś tu można dostać na tym Expo? No i zobaczmy, kurczę, jak dają, to możemy ten... Prądu nie wyłączyłeś, wyłączyłem ci, nie dziękuję. Bo nie chciałem prądu wyłączać. Tak, żeby się świecił, nie? Ty no, dobra, mam to F11 w hangarze i dalej co? Tak, Frency, szukasz, dajesz po Frencach i tam będzie pierwszy gdzieś centrum kontroli lotów. Ale masz ładne fioletowe ubranko. Ty, a tutaj, kurde, ta Expo jest wypasiona, tak swoją drogą. Tak można robić, nie dostaniemy mandatu. A co zrobiliście, Jezu? No to ma z tyłu też wejść. Lecimy do nich, a to jak sobie... pooglądać? Ja bym poleciał tam. Leźcie, jak macie freelancera, to 2 minuty, 3 lot jest, więc ten, zapraszamy. To chodź z Shermanem polecimy. Tak? Sorry, po prostu takie są ten... No tą strefę 18 już, tak my się tu zgubiliśmy. Bo ja już znam, gdzie wam ten, zacząłem samochody wyciągać. A to dobra, to zostań, to jest dobra, okej. Okay. To jest na lotnisko. No, tydzień potrwa ta impreza, nie? Jakby co? Tak. Co bodajże dzień jest inne statki są, nie? Okay. Jezus Maria, wyleciałem. O, brawo. I żyję. Great, bierzemy to. Dobra, siadaj. Kurde, hamburgerki takie ładne to są. Ej, coś u tej babki mogliście kupić tutaj, swoją drogą? Ona mi nic nie chce. Właśnie nie, kurde. Chciałem kawusie, ale... Ja kupiłem przez przypadek koszulkę promocyjną. Ale taką realną, dwie... tak? Przywieźć, 200 złotych, tak? Ej, mogę podejrzeć nawet jakieś zanieczyszczenie tutaj. O, Jerzyna, jesteś w grze? Jestem w Krakowie chyba. Mam ci odebrać kartkona, co ty poradzisz? To jest bardzo duże zanieczyszczenie. Jestem na chyba Hars. Tak, na Lorville jesteś. Czy poradzisz sobie? Spróbuję sobie poradzić. Okej, czyli... Dwa ludzie pojechaliście już? Tak, chyba, wiesz co, szukamy, próbujemy się dostać... Wiesz sobie, nigdy nie jeździłem po tej strefie 18. I próbujemy złapać... A dobra, tu jest. Zaraz. Ja sobie tu siądę, kurczę. Znaczy, tu teraz chyba na lotnisko pojedziemy. Tak, jest, no dobrze. Sprawdźcie, siadajcie. O, enter remote turret. O, daj biota. Nie wyjdziesz. W ogóle proszę uważać jako wy biedaki bez zbroi. Macie ograniczony czas, jaki możecie przetrwać na takich surowszych planetach. Aha, właśnie, glam hot, reszta... Pamiętajcie, że przed wyjściem w kosmos, żeby ten hełmy założyć. Jakie hełmy? To jest... Ale to nie działa inwentory. Na tej magie, gdzie tam brzydko jest? Trzeba jakiś strój kupić, czy tak... Gdzie? Czekaj, on nas zamknął tutaj, czy o co chodzi? Tam jakbyście mogli wodę przywieźć, bo ten... Wiesz, cofaj grej, cofamy, bo tam burzy. No da się otworzyć F i po lewej jest tutaj open door. A okej, okay, tutaj, chciałem na dodna figa. Tak, w Boost Citizen wywoży. Jak kamerę trzecią osobę włączyć? Albo są jakieś F4. Tak, F4. Działa. A pytanie, jak zresetowałem postać, to zniknęły mi moje zbroje. Właśnie, dobre podobno pytanie. Prawdopodobnie to, co miałeś na sobie ubrane, to najprawdopodobniej... Czekaj, bo drzwi nie zamknąłeś.
czytałem na Reddicie, że podobno nie znika, ale wiesz jak to jest. Ja... Mi usunęło. Dobra, ja usunęło zjechać. A mi z kolei nie usunęło, więc ja akurat mogę pochwalić tego iCache'a pierwszą wersję, czy co to jest teraz, bo działa dobrze, ale no wiadomo. Ja wam samochody wyjąłem, za minutkę wracam z powrotem. Okej. Okay. Dobra, panowie. A co wy to robicie, Quasintus i Zwieraczos na... Nie, crash. A nie, jednak no, nie. Ja latam na razie, próbuję opanować sterowanie. Strasznie szuły jest. Jarzyna, ty jesteś na Hearthstone'ie, tak? Przypadam. Dobra, jak lecimy? Napisałem kiedy Hearthstone Dynamics, więc mam. Super, ale nie widzę swojego znacznika, a ty jesteś w party. Sherma, zaproś Jarzynę do party. Jeśli możesz. Dobra, ile statków wyciągamy? Jest chyba zaproszony już ten, już go zapraszam i... W sumie to bym gdzieś poleciał, tylko nie mam pojęcia gdzie. Lecimy jakimś jednym dużym stateczkiem? Ma ktoś? No właśnie co bierzemy? Zaprosiłem cię, Jarzyn. Sherman, ja dalej jestem w party? O, i kolejny kraszyk. Ja mam jakiegoś... Ile masz tych monitorów włączonych? Tam komu skraszowało? Glamhot, ty żyjesz czy nie? Monitorów fizycznych? Tak, ja żyję. Znaczy, no włączonych ile masz? Na ilu ekranach? Niemożliwe. Jeden. Aha. Jak ktoś nie ma statku, to może lecieć ze mną, ale polecam samemu sobie. Jak wyjść z tego? Czemu ja klikam X? Dobra, jestem. Tak oddalasz się po prostu. Tak, na wsadzie jak odejdziesz to. Jarzyna, chcesz sam latać, czy chcesz to? Nie, bo mi dwa razy skraszowało. Dałem sobie jeden ten, wyłączyłem monitory inne i teraz czekaj, działa wiesz co, jakoś. Chodź, poczekamy tutaj, żeby tak, Glamhot, na którym masz z tym? Glamhot, gdzie ty lecisz? Nie wiem, statek wsiadłem. Ale wziąłeś swój statek, czy nie? Nie, czekaj. To czekajcie, czekaj, dobra, spoko, to dobrze, nie, to dobra, to lecisz z nami, okej, okay, spoko, to luz. Chodź. To resztę tam o siebie zadbam, mam nadzieję, mamy w hangarze trzecim, mamy tego dziada ja, mojego. Ja żona ląduję, więc nie wiem, czy chcesz ze mną wsiadać, czy lecieć obok mnie. Mogę sobą. Nie okay, Trejowi kraszuje cały ja czas. Ja pamiętam, że nie umiesz latać, dlatego do ciebie przyleciałem. Ale przez to, że Trej chyba cały czas jest z nami, tak? Tutaj. Nie, to Tanzdy. Sorry, Trej. Zapraszam. Polecam wejść tutaj od... Uwaga, tu będzie ten... No, żeby nie dostać w głowę tym. Proszę, śmiało. Muszę pociągiem pojechać. Dobra, zajmijcie sobie bezpiecznie miejsca. I w jakim hangarze wąziu, bo mnie wyrzucił z gry? Ja jestem w trójce, jak jakby masz to. Masz miejsce? Mam miejsce. Dobra, to idę już. To co, Tazdy, chcesz na wyżyczkę, czy ten? No, jak będzie trzeba, to tam skoczę. Dobra, już jestem. Kto tam chciał do party jeszcze raz ten wejść? Ja. To kurde. W razie. Jaki masz ten? Miromir. Miromir, dodałeś mnie do znajomych? Nie wiem, chyba nie. Tam napiszał już na Discordzie, jaki masz w ogóle? Dokładnie taki sam jak na Discordzie. Spaliliśmy kupę paliwa w ogóle swoją drogą, panowie. Sherman, ja dalej jestem. Ja wam potem się podzielimy, tak, dobra, Tazdy i ten. Chciałbym bo nie widzę, kto jest w party. Którędy mogę wejść na stateczek? Tak, coś co myśl... Tylko za chwilę datujemy, bo już dzwonię ten. Tak, ale którędy mogę wejść, bo ja tu obok jestem. Czekaj, otworzę ci ten. Ja czy ty trafisz tutaj z tyłu do jest, portu, wiesz co? Albo przez chciałbym ten. Móc trafić. Dobra, to ja idę do portu i będę cię szukał. Dobra, wsiadłem, dziękuję. Okej. Okay. Znajdź sobie jakieś miejsce najlepiej, bo nie gwarantuję, co się będzie działo w nadprzestrzeni, jak będziemy. No, siedzimy wszyscy. Aha, to ludzik, dobra. F4 jest widok z zewnątrz, jakby popodziwiać sobie. Ja już dzwonię na ten. Tylko nie Alt F4. Tak. Dobra. Wyrównał dobra, już ci wysłałem zaproszenie do party. Nie lecę pociągiem, to była winda. To już ktoś przyleciał do nas. A dobra, wróciłem do mojego. Musisz znaleźć Metro Center. Kto takim śmiesznym statkiem na Magdę przyleciał? To znaczy śmiesznym. Takim ze składanymi skrzydełkami. Square. Trzeba siedzieć jak się leci, czy można tu? Można, ale to przewrócę. Właśnie widziałeś co się dzieje. Można tutaj czasami najwyżej wypadniesz w kosmos, ja. Statek leci dalej. Mam śmieszny problem, nie mogę... Statek? Nie działają mi silniki pionowe, sekundę panowie, więc zobaczę czy paliwo jest, ale zatankowałem przed chwilą. Ale w ogóle włączyłeś stateczek? Bo na razie tak, ciemno tak. Na ekranach. O, was jest ciemno. Aha, to dobra. Albo tak, ekran sam sobie włączasz.
Quasintus, ktoś... jak kogokolwiek znaleźć? Quasintus, wszyscy spotykamy się na Magdzie. I Mesdex, umiesz prowadzić? No, mogę polecieć. Spróbuj, bo mi coś nie chce ten. Sorry, więc to głupio brzmi, ale... Daj się kajtnąć. Zobacz, czy ten... Uderzyłeś mnie skrzydełkami, żeby nie było. Nie działa mi silnik planowy, chcę z nim wystartować i nie chcę lecieć, nie wiem, coś... Ja sobie siądę tutaj wygodnie. Już patrzę. Okej. Wąziu, wyłącz prąd. Aha, no. I jeszcze raz spróbuj. Skorp podwozie wyłączyłeś. Jak? No i trochę wiesz lewo. Może to mi ten, że kierownica idzie do góry, ale nie reaguje statek. No właśnie, statek nie reaguje, nie? Tak, bo widzę, że kierownica, wiesz, animacja leci do góry. Twoje prawo, square. Ale nic się nie dzieje. Czekaj, siadaj, ja spróbuję go włączyć i wyłączyć. Prawie w prawo, jakbyś mógł twoje. 27 wiek, te same zasady. No tak. Włączyć i wyłączyć. Jak coś, to poproszę was, żeby ktoś z was wyciągnął swój statek. Może coś się uszkodziło, nie no. Możecie ze mną polecić, ja tutaj czekam. Gdzie jesteś? No, latam nad wami tutaj. Byś musiał wysunąć, nie mam jak ciebie wylecieć nawet. Pan Lesiu. Jarzynka, gdzie jesteś? Ale jest ze mną pan Lesiu. O, Kozidę. I Trajej tu jest. Trajej, potrzebujesz transportu? Jak z tym statkiem? Coś ci udało? No wiesz co? Nic. Nie idzie. Włączałeś, wyłączałeś, nie? Tak. Chyba, że byś spróbował go... Chyba, że go spróbujesz schować i wyciągnąć jeszcze raz. Ja bym tu się chyba ścisnęliśmy za bardzo. Tak zrobimy pewnie. A gdzie wy jesteście na arkorbie cały czas? Nie. Magda. Tam czekam. Pytam się wązia. Tak, próbujemy wystartować. Jest to problem z tym pionowym sterem, nie wiem co. Bo mogę z Magdy podlecieć tym. Dobra, mogę najwyżej z Magdy podlecieć. Musisz zjechać na Grand Level. Nie, no muszę... O, może niech wszyscy wstaną z krzesła. Niech tylko ja, to jest dobry pomysł w sumie, no. Sherman, lecimy tam? Zostawimy tu kogoś, żeby popilnował. Sherman, możesz dodać pan Lesław? Pan Lesław, niech mnie zaprosi do znajomych i dodaję. Ja tu popilnuję, nie? Ty, no może... Chcecie się przesiąść do mnie? Moment. Dobra, czy nie? Kurde. Ja idę za tobą. No nie chcę startować. Czekamy na Traja. Już, ja właśnie się ładuję znowu do serwera. To co, chowasz jeszcze raz? Wiesz co, gdzie jest ten... Esor, tam jesteś? Możesz wylądować, nas zabrać? No musiałbym ten, na jakiś pad. No, tak byś mógł, dzięki, sorry. Spróbuj jeszcze raz, czekaj, ja wstałem z tego drugiego krzesła, może to mój ludzik blokuje. Dobra, czekajcie, okej, ostatni raz. Może dwóch kierowców nie umie. Może ktoś tam naciskał, nie? Boże, słodki, weszło. Jak masz kopilota, no, to on steruje prądem, więc najprawdopodobniej prąd. Dlatego nie mogłeś startować. Co, zadziałało wam, tak? Nie, czekaj, nie wiem. Nie zadziałało wejście do gry. Ja już siadłem sobie z tyłu. Odpiąłem pada. No chciałem z przodu, bo to wiesz, zawsze najfajniej z przodu się jedzie. Chyba, że ktoś zaraz, bo że ktoś faktycznie, nikt z was nie grzebał w tych... Może ci po prostu odłączyli silniki ten wozie, w tym... Ty, zaraz. Statku. Ty, bo tutaj są... Już pokradli. Mówię, jak chcecie, to mogę po was przylecieć, ty, na ktoś tu jakieś rano. Wiesz co, dobra, idziemy do Esora, okej? Okay? Sorry. Wychodzimy, dobra? Widzicie, no? Ja już tam w hangarze do musisz włączyć chyba. Aha, prąd... Jezu. Okej, sorry. Tak. Jesteście zamknięci, tak? Chłopaki na Magdzie, my tu mamy jakiegoś typa, jakiś random przyleciał. Zabij go. Zapłacimy wam ten... Wiesz co, ale one się nadal nie otwierają. Nie mogę wejść do kokpitu, tylko cały czas mam na łóżko. Czyli co, zacięły się nam drzwi, tak? Tak. Tazde, ty żyjesz tam? Masz... Spróbuj od zewnątrz otworzyć. Nie mogę, bo jak naciskam na drzwi, to się kładę na łóżko. Dobra. Moment. Ja idę wam, spróbuję wam otworzyć. Jesteśmy na trójce bodajże. Tak, jak się będziecie rozbijali o te samochody, to... Okej, okay, otworzyłem ręcznie wszystko. Traj, jesteś, tak? Ale dalej zamknięte. Te małe drzwi są zamknięte, co? Te się zbugowały się tutaj.
Halo, Trey, chodź. Esor przyszedł. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu się otwiera wszystko, okay. A te się nie otwierają. Jak? Trey. Daj śrubokręt. Ja się właśnie w łóżku chyba zablokowałem. Dobra, ja robię to, co się nie... Panowie, nie rozbijajcie się o wszystko. To tylko Square tam rozwala wszystko. No właśnie, widzę. To co, zabijamy się i tu się odrodzimy? Chyba tak. Że... Halo, zobaczymy. Trey. Jak się... Backspace przytrzymujesz. Ja mam. Okej, okay, dobra. Ja bym skaszowało znowu. O, to jest okay. Szansa, że ja wbiję. Nie można się ten zabić na krześle? Nie można na krześle zginąć? Nie wiem, właśnie coś... Okej, okay, mam nie o, czekać. Tak, tak, dobra. Na krześle nie można. Chodź, Wierzyna. Nie martw się, Glamhot, polecisz w końcu z tej planety. Uwierz, tu są inne też miejscówki. Ja jestem chyba w hotelu? Tak, 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 odradzamy się gdzieś. Esor jest z nami, super. Czekaj, czekaj. Mamy ten sam hotel? O, prysznic można wziąć? Jeszcze nie, czekaj, czekaj, Esor, przytrzymam ci windę. O, teraz się otworzyły drzwi. Jedź tam pod na dół. Idę. No, spotkamy się w tym... Co jest to? Odjechaliście. Proszę cię. Jest ciopo. Czekajcie tam na mnie, ja się zgubię. Jesteśmy w lobby, wiesz, czekamy tutaj miłego pana. Kto jest teraz? Jadę. No, jesteśmy razem tutaj, no. Mhm. Chcę usiąść, żebyś mogę. Żebyś mógł stać, to jest ważne. Jak na złość wszystkim działa teraz, no. Dobra, Glamhot, jest ktoś tu z nami jeszcze zginął? Zaraz Tazdy chyba, nie? Jestem. Nie, ja jestem na statku, no dobra. Jak umarliście, to się drzwi otworzy. Tak? To wiesz co? Spróbuj wyleć, nie wiem, teraz tak, czekaj, Glamhot, ty wiesz, jak ale się nie, ten... Ale nie, bo nie lata. Tak. Aha, dobra, zapomniałem, że tak, mamy ten... To na jakiej planecie jest ten czek? Czekaj, Esor chyba, zna. Oh yeah. Dobra, bo gdzieś tam pobiegliście w jakiś zaułek. Czekajcie, bo teraz mi wywaliło. Brakuje trochę wskazów. No, gdzie wy jesteście? Gdzie mam lecieć? Na jaką planetę? Na Magdę najlepiej. Hearthstone Magda. Magda, tak? To jest Księżyc, tak. Tam jest główne spotkanie. I zrób sobie najlepiej zapisek na tym, na Eberus Harborze, bo tam będzie ten przydatny. Weźcie nie odlatujcie jeszcze. Wiemy, to poczekamy na ciebie. Bo ja naprawdę chcę już ten... Ja chcę w kosmos, tak? Nie widziałem kosmosu, muszę w kosmosie. A ktoś, kto tam w pociągu się zablokował, to już wyszedł z niego, czy...? I tego nie wiem. Nie ma tanie dziecka, zobaczyć kosmos. Legendy głoszą, że nadal jeździ. Dobra, u mnie weszło od razu. Dobra, cacy. Odjechał. Uciekł nam pociąg. Dobrze, masz... Sobie na Andromedzie siedzi. Masz 40 sekund, Glamhot. Nie. Kwasin, to spytasz, czy jedno łóżko działa na jedną osobę, czy więcej? W sensie jako zapisek? Chyba na więcej. Nie, dobre pytanie. Myślę, że sam Krzysztof tego jeszcze nie wie. Lecisz ze mną, czy osobno? Ufam tobie, lecę z tobą. Dobra, to jest. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Znaczy, bo to nic jadłem. W grze? Nie, w prawdziwości. Nie, to zjadłem 4 hot dogi, to więc... Tam jest dobrze, ale... Trzymałeś kredens czy za grę? Nie... Dzień, w którym sobie miałem marzenia. Glamour chciał zobaczyć kosmos i zobaczył kosmos. O, jestem gdzieś już, czekajcie. Jesteś na tej stacji, tak? Teraz? Nie, my czekamy na ciebie. Panie Sherman. Tak? Możesz mnie pan dołączyć do party, bo już jestem w grze po godzinie. Jaka ksywka? Tak? Tak. Tylko godzinie? Great, zaraz zostaniesz... Ej, a co zrobiłeś w końcu, że wszedłeś do gry? Po prostu poczekałem, aż się miejsce zwolni. A, dobra. Okej, myślałem, że jakaś sztuczka jest. Nie, poskoczyłem po wszystkich rozdzielczościach i nic. Jeszcze zrobiłem i zadziała mi od razu. Zrobiłem reset grafiki. A...
I wyłączyłem kontroler dodatkowy, bo miałem jeszcze pada pod PlayStation. A ja to nie próbowałem padem poklikać to w tych kreacjach postaci, ale nie funkcjonuje. Gdzie wy jesteście, wążu? Na tej stacji? Na stacji pociągowej, tak. Aha, dobra, ta, czekamy. W sensie, no, przystanek autobusowy. Idę po ciebie. Ucieknę, zaraz drugi autobus. O, dobra, no tutaj. No, Gnamhot, zdążysz? Jest moment, na razie będziemy się ścigać. Ja nie, uwaga. No, przytrzymam wam. Boję się, że jak przytrzymam, czekaj, Gnamhot, wchodzimy. 7 sekund. Jest, Jezu, to było dobre. Jeżdżyna, jak to się działo, to mów, jakbyś wypadł czy coś, to... Ty krzyczał po prostu. Czy się śmiejesz się, ale to nie są warte już. Chciałem się wyczołgać z pociągu. Spadłem za próg w dół. Panie Kajo, panie Jarzyna, jak się wychodzi z tej stacji, z której byliście? Znaczy, byliśmy na Hearthstone'ie. Mam po ciebie wrócić? Ale wiesz, byś mógł? No jesteśmy blisko, więc możemy wrócić. No. Wróć tam, panie go. Mówi Dexter, tak? Dobra. Tak. Musisz ten, zjechać, znaleźć windę i zjechać na Grand Level. Na Grand Level, okej. Okay. Tak, a później jak znajdziesz metro i Space Force, ale to już takie zaawansowane funkcje, tak? O, ktoś mi dodał partner, dzięki. No, ale tutaj jest lewostronny ruch, faktycznie. Nie. Teraz zwróciłem uwagę, bo w tą stronę i w tamtą też jechaliśmy lewą stroną. Jak do tego doszło, kurczę? Nie, co się stało? Co zgrane? Wstawaj, o Jezu, nie wiem, położył się jakoś dziwnie nagle. Nie. Żadnych gwałtownych ruchów. Już się bałem, że wypadł snu. Rozumiem, Dexter, że nie chce lecieć sam, tylko z nami, tak? Ja bym po pierwsze chciał się odnaleźć. Zdazdy czeka. To jest jak ten murzyn w tym, w Interstellar, co nie? 35 lat. Czekał na... Gdzie on jest? Nie pokazuje. Tazdy, ty żyjesz? Tazdy się zmienił w ławkę. A jest tutaj, dobra, nie, dobra, jest. Zwykiwał nas. On ma, wiesz, skradanie wysokiego poziomu. Zostałem prey, tak? Tak. Pierwszy test na inteligencję w tej grze to jest znaleźć windę. Guziki tak. Od windy są gorsze. To winda to wiesz. Czasami się nie chce załadować guziki od windy, więc to jest dopiero zabawa. Dobra. Kto robi co czas dzwoni? Jarzyna ma złą wiadomość. Ja mam w hangarze drugim statek. Nie mogę wyjść, drzwi się zablokowały. Esor, ty co? Esor, coś udało ci się ogarnąć? Wstawaj. Jarzyna, ty możesz wyjść? Idziemy ze Sorem jakby, co panowie. Tutaj wszyscy ekipa... Hangar drugi. No to polećcie, ja swoim polecę, bo znowu crasha dostałem. Tak? Okej. Okay. Gnamhot, wchodź szybko. Okay. Mamy problem z drzwiami. A jaki masz ten, masz, nie wiem, masz na przykład, ile masz RAM-u, coś takiego? Bo jakiś, nie wiem, jakiś raport tego crasha? Wiesz co? Nie, po prostu czarny, znaczy wyrzuca, jest ten taki czerwony ekranik, żeby tam... Zrobić relaunch to i tak dalej, okej. Okay. Tak, to chyba jest serwerowe, tak. Mi się wydaje. Dobra, okej, okay. Jakby co, póki Esor nie wystartuje, nie dotykamy niczego w tym statku. Okej? Okay? Zostańmy tutaj, Tazdę, Gnamhot, spokojnie, tutaj jest fajnie. Jeszcze możesz wyjść, czy nie? Nie mogę nawet ci widać. Jestem uwięziony w statku Kajo. A przerabialiśmy to, tak? To też freelancer? Tak swoją drogą? Nie, Titan. O kurde. Titan. No. Startujemy? Esor. Się hangar otwiera. Okej, okay, jest takie napięcie. Frontem, ale ty nie ale możesz. Lata statek, startuje. Lata? Jezu, dobra. Tak? Nie można teraz drzwi się tam. Co? O. Tak? Odejdź od drzwi i podejdź jeszcze raz. Aha, już wystartowaliście, bo już się pojawiłem w grze? Jezu, ja zostaję tutaj. Wezmę. Dobra, Dexter, ja idę po ciebie. Ja jestem, zmierzam do pociągów, szukam ich. Mhm. Tam masz takie, wiesz, informacje, tak powiem, napisane, gdzie jest. Widzę. Jezu, lecimy. Lecimy? Kosmos. Dobra, to zrobisz to Esor, kierunek Eberus Harbor, nie? I byśmy tam zrobili sobie save bezpieczne i potem na Magdę. O. Jarzyna, ja schowam statek do tego, do landing pada i może cię przeteleportuję czy coś, nie wiem. Houston Rapid Transit Line for Center Line. Metro Center musisz szukać, albo Space Code. Znając tą grę, to będzie głupi, będą mi się... Bardzo mnie ciekawi, że jak są te akcje w tym kółeczku i dam sobie statek, to jedyną akcją, którą mogę zrobić, to self-destruct. Poczekaj. Ty w ogóle... Ej, zwróćcie uwagę, ten...
Esor, dostałeś, mi się wydaje, lekko białego tego freelancera? Nie, no takie sam jest. Takie sam jest? To takie, to tak ładnie na tej pęce wygląda. Sorry, grałem twoim, ale umarłem. Nie, no masz zobacz, masz, Esor, masz inne malowanie, masz czarno-białe malowanie. Ty, ale u mnie, zaraz. Ty faktycznie, nawet nie zauważyłem. No. Mówię, teraz dosyć. Ale to w tej wszystkie... wersji dopiero. Tak. 3.9 było inne. Masz misku malowanie. Tak. No. O! Skaczemy? O, tak, dam chod, zapnij pasy, patrz. Tak, siedzę. No, co się dzieje teraz z tą wieżą? Ratowałeś mnie, jestem na każdym. Super. To się nie jest. A była jedna z trudniejszych misji ratunkowych na Kaprowa. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. A ja idę po Dextera. Metro Center, mam znaki. Super. Tak, idziesz na Metro Center i potem będziesz miał linię lotnisko i tak dalej. Spaceport. Tak, na Spaceport. Też macie w tym statku taki ten kursor statkowy? Nawalam cały ekran. Tak, że się ten sztuczny horyzont zepsuł, nie? Tak. Czy mój statek właśnie zmienił malowanie? W tym momencie? Tak, no. Lubię, ale teraz nie jest. Wygląda no? Jak zamarznięty. Tak, masz magiczny statek. Masz srebrno-chromowy teraz, zajebisty. Wszedłem do statku, wyszedłem i straciłem możliwość biegania. Kruki i myszki regulujesz. Wieje. Aha, ale tak. Jak jesteś na Magdzie, to wieje strasznie, dlatego... Lepiej ręczny zaciągnij na statku, bo ci odzwieje statek. Dobra. Nie, aż tak mocno nie wieje. Kajla się zbugował. Z metro do Spaceport Line. Tak. Mhm. Tak, Spaceport Line, tak. No to już jestem blisko. Pyszny PL. Tylko popsuliście, Square popsuł balistę, więc jeden samochód będzie mniej. Okej, okay, co się z Deną w pociągu na Spaceport teraz? I dojeżdżamy właśnie. Jakichś dwóch typów jest. Się nie odzywają. Mam pociąg do Tessa Spaceport. Tak. Zapraszamy Kylo na dół, na Grand Level. Jezu, już dotujemy, jak to zasuwa w ogóle. Ty go jeszcze tuningowałeś, ten Esor? No on ma lepszy silnik. Jezu. Ale widzę was na mapie, ale zasuwacie. On leci mniej więcej dwa razy szybciej jak zwykły freelancer. A ile zapłaciłeś za ten silniczek? Jak to wygląda? Właśnie, ile silnik kosztował? Nie pamiętam, koło 30, chyba 40 tysięcy. To jest, mówię, a, proszę, nie jest tak źle. Od Niemca kupiony? 7-8 paczek dostarczysz i masz nowy silnik, to jest dobra cena. Jesteś za bogaty. A widziałeś w Bądźu te misje delivery personal? Nie, co tam się robi? One są za 15 tysięcy, bardzo proste misje. Ale wodzi się ludzi, tak? Się różnią, czy? Dwie takie misje i masz silnik. A czym się różnią? To musisz do tego, do sierocińca lecieć, tak? Właśnie chciałem się zapytać. No to do tych punktów nielegalnych się tam leci. Tak. I tam przede wszystkim to są wkurzające misje, bo tam nie ma punktów, żeby dolecieć na ziemię. Tam musisz ręcznie lecieć chyba długo. W sensie... Czy kogoś tam wypadło? Właśnie tak mi się wydawało, nie? Że ktoś od nas... wyświetliło, że admin kiknął mnie z serwera. Sam Roberts. Sam... Nie, admin robił miejsce dla kolegi. Kajo, czy w twoim świecie jeszcze żyje? Ty Dexter teraz się odzywa, czy kto? Tak, ja. No, tak, wychodzimy właśnie. Jesteś, żyjesz tam? Też macie na środku ekranu Tawdę na pisze. Mira mnie wyrabia. Dexter, musisz wyjść. Ale nie mogę, bo Mira mnie wyrabia. 1 sekund masz. Będziesz robił jeszcze jedno kółko. Ja na środku ekranu mam cały czas napisane ja żyję. No i pojechałeś, no mama. Jezu, masz zostaw jego komputer. Biedne 8 giga. No to na 8 giga. W dzisiejszych czasach 8 giga to wiesz, na Netflixa nie starczy. Ale kurde, tak, ja mam jakieś FPS-y słabe strasznie. Musisz, moim zdaniem... Chociaż w tym hangarze było dużo. 720p powinieneś grać. Na HDD-ku masz grę, czy na SSD-ku? Jeszcze gorzej. Na pendrive'ie, kurwa. Tak, dokładnie. Nie, MMC. 8 giga RAM-u i HDD. Nie, no to nie dziwiłeś. Tak, nie pograsz sobie, szczerze mówiąc. Nie. Nawet nie wyjdziesz z pociągu właśnie, jak teraz.
Zadzwonię, wiesz co? Czy ty dzwoniłeś teraz Esor, sorry? No właśnie dzwonię. A. Zostawimy tutaj Dextera, niech się bawi swoim 8 gigaramu, a my polecimy jeszcze. Sorry. Nie, jak, zrobię, jak zrobię ze 3 rundki, to powinno mi się załadować. Znaczy SSD jeszcze pół biedy, ale kurde, czy tfu, właśnie 8 giga, ale SSD jest kurde tutaj wymagane. Nie, nie, tak, bez SSD-ka nie ma co grać to. Zaznaczyło mi 2 punkty do zaparkowania. O, bo widzę, że ej, to jest dobre, im więcej można zaklepać kilka, bo ja też dzwoniłem. Aha, to ja zaznaczyłem. Jeszcze raz kupiłeś się już? Nie, wyciągnąłem sobie tego freelancera i jestem sam. Chcesz dobra. Tyle, tyle, tyle. Próbuję wylecieć na hotasie i jest ciężko. Dam hot. My się tu zostawimy, w sensie, że musisz już dalej żyć sam. Musisz lecieć na Magdę. Jak się emotki używa? F i prawym. Bo tak się dam hot nie nauczysz. Okej. Ale są gwiazdy, więc jestem. Mogę wysiadać w kosmosie. Dlatego takie potwierdzenie, czy jak się wsiądziesz do samolotu, czy tam do statku kosmicznego, to trzeba jeszcze potwierdzić wylot, czy on nie automatycznie? Musisz zadzwonić, żeby ci bramę otworzyli. Tak, na niektórych stacjach muszą ci otworzyć hangar. Okej. Teraz ten... F-11 tam pamiętam, tak? I... Esor, wszystko okej? No i pierwsza pozycja tam. Policjanci mnie zatrzymali. Aha, Jezu, sorry, nie słuchałem. I czekam, aż mi zeskanują? Chyba już zeskanowali, bo znikło wszystko. Ale nie dostałeś mandatu? Nie. No, to masz szczęście, dostałem mandat. Tak, stoją tam. Nie, Comte Zero to chyba nie to. Gliny są jakby co. Lecimy dalej czy wysiadamy? Wiesz co, każdy sobie weźmie coś własnego. Tak, jeśli... Esor, możesz otworzyć drzwi? Prost. Tylko ja siądę. To co, Kajo, Boże, Jarzyna, jedzie. Nie, ale w sensie tutaj z kokpitu. Ciekawe. Aha, z kokpitu nie możesz wyjść znowu. Tak. Freelancery. Ty też nie możesz, co? Jak ze mną, to hangar... O, jesteś, dobra. Ja też nie mogę wyjść. Wiewiór? Kurde, jakby to zrobić? Jesteś dostać się do balisty? Jezu, mój ludzik się... Zaciął w powietrzu. Nie chcą drzwi otwierać. Dobra, myślisz, Esor, że jak tutaj... Ja się poświęcę, zobaczmy. Wy będziecie kombinować. Nie, zabijmy się i weźmy każdy swój statek. No właśnie. Nie chcę sam. Moje drzwi są zamknięte, co jest? Czekaj. Się znowu tak zbuguje. Zamknę. Okej. Otworzę. Nie da się teraz otworzyć. Przesuń się tam. Taka rada na przyszłość, żebyście się nie szpulowali na ludzi, bo właśnie w planetę wleciałem. Ej, dobra, spoko. Obudziłem się tutaj, na stacji. Odjedź kawałek, może się ogarnie. Bo skład zaczął w niego, ten, niego wpadał specjalnie, to go popsuł pewnie. Square, bo pójdziesz do więzienia, powiem tak. No dobra. A to już nie są żarty w tej grze i pójdziesz naprawdę do więzienia. Jeszcze możemy zrobić spotkanie w więzieniu. Jezu, uciesz... O Boże. Ktoś jeszcze ma samochodzik oprócz mnie? Ja mam ten, jak to się nazywają... Nie da się. Znałem. No to żyjecie w baliście od dzisiaj. Ja, że nam lecimy. Balista jest wasza. Ja nie wiem, gdzie jesteście. Nie, otworzyłem. O, ty czekaj. Otwiera się. Oj, teraz w moim świecie ten, że oczywiście... Dobra, Square i Great wywalacie z party. Sorry. A czemu? Otwarte mam. Co byście zrobili? Ale... Próbowali otworzyć, że wiesz, jeden otworzył, drugi no, od razu ten, to zamknął, no. Jezu. Ale ja nic nie zrobiłem, o co chodzi? Za niewinność. Tak, za niewinność. Panowa. Ja żyna nie widzę cię tutaj. Nie. Jak się wysiada z tego? Jak się wysiada z tego? Y. O, dziękuję. Y to jest ogólnie wysiadanie. Tak. Jarzyna, gdzie ty jesteś? Macie szczęście, bo nie mogę was z party wyrzucić. Uwaga, sukces. Ja nic nie robiłem. Wysiadłem z pociągu. Ja chciałem wlecieć. Jakby to mi też, jak będziesz trollował, no to sorry. Co trollował? Gdzie?
Nie, tylko mówię, jak zatrolowanie, tak? I niszczenie wszystkiego. Tak, niszczenie. Nic nie przewaliłem, a Kylo napisałem, żeby się zabił, bo inaczej nie wyjdzie stamtąd. I od razu trolowanie. Ale... Trolowanie, się faktycznie utknąłem. Namawianie do samobójstwa. Tak, namawianie. Ty wąż też wyciągnąć nie może statku? Niektórych tak. A zaraz, mnie wyciągnęło, tylko nie pokazało. Tak, okłamało, no. Widzę właśnie. Jakby co... No. Jestem nie na... pokazuję jaki hangar. A nie, czwarty. Musisz wrócić. Jestem czwarty, na padzie. Tam, czwarty pad mam chyba. Zaraz. Tak, ja mam trójkę, jakby co. Tak, Damko, nie chcesz swoim statkiem polecieć? Nie, ja się ten nie wiem latać. Ja się zaraz się wydupcy. Ja się boję. Nie, nic się nie strzy... Dawaj, śmiało. Tak, wszystko będzie dobrze. Kajo, czy ty jesteś tutaj na tym, na Discordzie? Za tobą, Kajo. Okej, jesteś. Nie. Czekaj, wezmę drugą winę, ta długo jedzie pewnie gdzieś skądś z dołu. Powiedz Arzyna, jak będziesz na pokładzie. Już idę. Dam chod, poklikaj po... Charman. Poklikaj po windę. Wyrzuciłeś mnie z party chyba, nie? Co mam? Wyrzuciłeś mnie z party, bo już nie mam membersów. O, jest tu. O, dobra. A widzisz, to? Przydaje się. Kuki. Na trójkę. Nie powinienem się wyrzucić, bo nie da się. Już patrzę, kuki, już cię dodaję jeszcze raz. Aha, kurczę, Glamhot, w sumie... Możesz się w łóżku mnie... To statek jednoosobowy, ale... No, a... To i dobra, do hangarów będę siedział. W pudełko. Kuki jest super. Nie, w momencie, jak zacząłeś startować, to mi gra się zgrzewa. Kocham tę grę, uwielbiam. Chcę się na was właśnie zalokować i do was dołączyć. Już spada to na temat. Słuchajcie, przywieźcie, jak jesteście na stacji, przywieźcie jakieś picie ze sobą. A, u nas bieda. Ja że ci skaszowało, tak? Tak. No to nie wracam na ciebie. Muszę odciąć koszulę. Odepnij pępowinę. Nie wstało. A ty Kylo jesteś? Co tam ci mogę powiedzieć? 50 dolarów to jest mała cena, bo pan, który ma. Szanujcie stateczki, bo przywoływanie nie działa. No jak to chciało, ja żeby zostało. Open door. Czemu zostało? Jak się wsiada? Lepiej dać enter ship, jak masz tą opcję, on ci wtedy sam ładnie wejdzie. Bo tak będziesz się trochę męczył. Enter ship, tam nie masz opcji? Wysiądź teraz właśnie. O, jest teraz. Ten, dobra, jestem w windzie do spaceportu, do hangaru i jakie mam zadzwonić po statek? Ale to musisz najpierw zadzwonić, tam takie panele powinieneś mieć. Dobra, Glamhot, nie otwieraj drzwi lepiej, nie żeby coś się stało. Tak, ale... ja leżę sobie. Nie, leżenie jest chyba niebezpieczne. Stanie jest okej. Ogólnie nie siadaj na łóżku, tylko stój. Bo cię te drzwi lubią się bagować. Ktoś nad wami zatrzymał statek. Ej, czy Star Citizen jest zapowiedziane, że ma działać w VR-ze? Tak. Cześć, Ethor. Coś tam Robert mówił, że ten, że chce zrobić lepszy. Tak. Że kiedyś. O, cześć, Wądziu. Ogólnie odpowiedź jest zawsze... Ej, lecicie z nami? Kurczę. Co wy robicie tutaj? Robimy wspólny skok? Mam ustawione... My to notujemy, żeby mieć save'a. Aha, to zróbcie sobie save'a i chodźcie z nami, co wy na to? Wy się linku wyłączać nie umiecie, czy jak? Mało pali. Skaczecie z nami? Dobra. Na Magdę? Ja to chętnie zrobię, tylko... Dobra, już jest spooling zakończony, tak? Co teraz? To jest tak, że ten, ustawiasz sobie B, żeby się zeszpulowało i potem lider skacze. Okej. Okay. Kto z nami skacze? Widzę tak, jest Kajo, Esor jest. Kajo, podejdź bliżej, jest. Esor, ty, według ciebie się ten ustawimy, okej? Okay? Wycentrujemy się na tobie. No tak, okay, teraz no tylko ja nie wiem, na co jestem zeszpulowany. No, nie przejmuj się. Nie, to będzie fajnie. Chyba na dobry funkcjonalność. Jeszcze Kajo jest nie ten. Lecę, tak? Mi zniknęliście. No, może się, jestem na Magdzie. O, dobra, teraz widzę, szpuluję wspólne. Dobra, widzę, jest tak, Esor zeszpulowany. Kajo nie zeszpulowany. Bo ja dopiero doleciałem. Okej. Okay. Gdzie jest ten punkt? Szukam punktu. Na Magdę. Coś ty Szalman zrobił? Przyspieszyłeś? Nie. Dobra, Kaja się szpuluje.